We wtorek bardzo ważny mecz dla układu dolnej części tabeli Ligi B1 wygrała drużyna Shamrock Veldbud. Zawodnicy w zielonych strojach pokonali 6-4 zespół CA Sharks i dzięki tej wygranej wydostali się ze strefy spadkowej. Shamrock ma w tym momencie 7 punktów, co pozwoliło wydostać się nad kreskę, nad strefą spadkową, jednak zespół ma tylko 2 punkty przewagi. CA Sharks są w nieco lepszej sytuacji, ale też nie mogą być jeszcze pewni utrzymania. Po 7 kolejkach mają na koncie 9 punktów. I też ta przewaga nad strefą spadkową nie jest bezpieczna, więc to zwycięstwo Shamrocka miało na pewno bardzo duże znaczenie. CA Sharks nie wykorzystało szansy, by na dobre odskoczyć od strefy spadkowej i ciągle musi się liczyć z tym, że do końca sezonu rekiny będą walczyły o utrzymanie. Shamrock wygrał 6-4, przy 5 bramkach udział miał Marek Rapacz, który zbliża się do bariery 260 goli w FLS i także niedługo zaliczy setny występ w futbolowej lidze szóstek. W tym spotkaniu strzelił 2 gole, miał także asysty. Tak więc Shamrock wygrywa, Marek Rapacz ciągle jest w świetnej formie, no ale w kolejnych tygodniach będzie tą formę musiał potwierdzić, aby zapewnić ligowy byt Shamrockowi kolejny już z rzędu sezon na poziomie Ligi B.